Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj nieco inny odcinek niż zwykle. W poprzednich odcinkach związanych z silnikiem wspomniałem kilka razy, że ten czy inny aspekt mnie niezbyt interesuje, bo będę robił remont główny, a nie naprawę. Teraz, zanim dotrze do mnie silnik i inne części, postaram się zmajstrować kilka odcinków na pomijane przeze mnie wcześniej tematy. Zaczniemy od grup selekcyjnych, o których wspominałem. Pierwsze pojęcie to pary grup selekcyjnych. Pierwszą parą to jest stworzeń tłoka i otwory w piastach tłoka, czy piasty tłoka. To jest pierwsza para selekcyjna. Druga para selekcyjna to cylinder, a w zasadzie jego średnica i tłok. Pierwsze pary oznaczone są kolorami, farbą białą, zieloną lub czerwoną. Gdzieś tutaj powinny być kolory. Oczywiście ze względu na wiek tłoka za wiele bym się nie spodziewał. To samo stworzeń. Natomiast drugie grupy pary oznaczone były jako NA, NB, NC, ND i NE. Te oznaczenia wybijane były na tutaj denku. Tutaj jest tak, strzałka, czyli kierunek wydechu. Ciężko teraz rozszyfrować, co to jest, na pewno jest N. No i coś podobnego do S. Najbardziej te brzuszki pasują mi do B. Tutaj macie w tabelach pokazane, w jaki sposób dokonać parowania i na jakiej podstawie, czyli kolor i wybicie oznaczenia literowego. Są one szczególnie ważne, jeżeli mamy nominalny wymiar cylindra, tłoka. Natomiast z jakiegoś powodu musimy wymienić tłok lub tuleje korbowodu. Na przykład powiększyły się rowki na pierścienie, bo i tak się może zdarzyć, o więcej niż 0,07 mm. A cylinder jest jeszcze w doskonałym stanie. Druga sprawa to powiększyły się otwory na stworzeń tłoka, a nie chcemy rozwiercać otworów i stosować stworznia nadwymiarowego. Lub konieczna jest wymiana tulejki korbowodu. Bo i oczywiście tak się może zdarzyć, że zużycie jest powyżej 0,066 mm. Jeszcze raz może powtórzę, gdzie znajdziemy oznaczenia tych grup. Na tłoku wybity jest na denku, na cylindrze, na górze pod głowicą. Tutaj oczywiście nie mogę go namierzyć, może pokaże się po piaskowaniu. Natomiast kolory są na piaście tłoka i na stworzniu. Tutaj ze względu na wiek tego tłoka, no ciężko jest cokolwiek zobaczyć. Jeśli to jest kolor, to był kolor, nie wiem, przypuszczam, że biały. Na pewno ta część ma inną strukturę. Wygląda na farbę. Tutaj znowu jest jakaś inna plamka, ale ja nie potrafię powiedzieć, które. Na oczy tego nie widziałem, więc to jest czysta teoria. Oczywiście biorąc pod uwagę, że mamy rok 2018, a ostatni wyprodukowany motocykl WSK liczy sobie już 33 lata, informacje te można traktować jedynie jako ciekawostkę. Na dzisiaj to wszystko. Zapraszam do oglądania, komentowania. Jeśli mi się podobał, łapka w górę. Mam nadzieję, że zaciekawiłem Was. Zapraszam na moją stronę na Facebooku. Tam filmy pojawiać się będą w pierwszej kolejności. Jeśli macie jakieś pytania, można je zadawać poprzez komentarze lub adres e-mail, który jest do Waszej dyspozycji: kontakt.jadziemmałpao2.pl. Sugestie, porady i uwagi mile widziane. Dzięki, cześć.